Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat remontu. Myślę, że każdy, kto miał najmniejszy remont w domu, wie, jak stresująca bywa to sytuacja i jak ważne jest zabezpieczenie tego dobytku, który mamy w mieszkaniach, naszych mebli, odzieży, sprzętu AGD czy RTV, czy nawet najtrudniejsze zabezpieczenie naszych roślin. Ja ostatnio malowałam sufit w tym właśnie salonie, to jest duże pomieszczenie, więc bardzo ciężko byłoby mi wszystkie rzeczy przenieść na przykład do innego pokoju, bo jeżeli remontujemy mieszkanie, które jest pustym mieszkaniem, no to jest mniej stresujące, dlatego że wiemy, że nie zostaną uszkodzone nasze meble czy jakieś inne przedmioty. Natomiast gorzej jest, jeżeli mieszkamy w tym mieszkaniu i jeszcze musimy mieszkać właśnie podczas tego remontu. U mnie to nie był remont, to było tylko odświeżenie i malowanie sufitu. Niemniej każdy, kto malował choćby sufit, to wie, że nagle nasze mieszkanie zamienia się po prostu w plac budowy. Wiem teraz na pewno, że zabezpieczenie mieszkania, nawet jeżeli malujemy tylko sufit, jest bardzo ważne. I musimy chyba więcej pracy włożyć w to zabezpieczenie, zrobić to bardzo starannie, między innymi dlatego, żebyśmy mogli później się cieszyć naszym odnowionym, tak jak w moim przypadku, sufitem, ale również odnowionym mieszkaniem, żeby ponieść jak najmniejsze straty. Bo to, że straty podczas remontu są, to zawsze są i trzeba się z tym liczyć. Ja jakbyś mógł pokazać, tutaj poniosłam stratę i to też, słuchajcie, myślę, że to był mój błąd, dlatego że nie zauważyłam, że jeszcze stoi na komodzie ten obraz i podczas okrywania tej komody folią razem z tym oknem, który jest nad komodą, a który znacie, oczywiście obraz upadł i no i się stłukła szybka. Także zawsze choćby najmniejsze straty niestety są i dlatego uważam, że samo zabezpieczanie mebli, czy roślin, czy odzieży, czy tych sprzętów, tak jak wspominałam, naprawdę wymaga cierpliwości i musimy się liczyć z tym, że powinniśmy robić to bardzo starannie. U mnie to całe odświeżenie mieszkania wyszło dosyć spontanicznie, dlatego że sufit malował mi sąsiad i praktycznie z dnia na dzień przystąpiliśmy do tego malowania, dlatego ja też to zabezpieczenie zrobiłam dosyć szybko i dlatego wiem, że nie warto jest robić szybko takich zabezpieczeń, że one muszą być, musi być odpowiednia folia użyta, że na podłogę warto jest używać również zabezpieczenia. Ja miałam to szczęście, że mój sąsiad miał akurat takie stare prześcieradła, stare tkaniny, które po prostu rozłożyliśmy na tym na podłodze. Dlatego, że pamiętajmy, że jeżeli podłoga jest drewniana, to nawet przenoszenie drabiny powoduje też ślady, więc warto zabezpieczać pierw tkaninami, potem nawet folią, czy ewentualnie nawet grubszym kartonem. Zabezpieczajmy podłogę, używajmy do tych folii, do zabezpieczeń bardzo dobrych taśm, żeby te taśmy się nie odklejały, bo to jest bardzo ważne, dlatego że słuchajcie, nawet malując przy dobrym sprzęcie sufit, ta farba jednak kapie, może się zdarzyć wypadek, że farba się po prostu wyleje. Ale słuchajcie, no, zabezpieczamy meble, to foliujemy. Jeżeli mamy bardzo dobre meble, czy antyki, bardzo wartościowe meble, warto też używać, słuchajcie, folii bąbelkowej, dobrze okleić, dlatego że bardzo często coś może uszkodzić nam takie meble, a szkoda by było, tak jak wspominałam, żeby po remoncie cieszyć się remontem, a martwić się uszkodzonymi meblami. Jest jeszcze problem oczywiście naszych roślin,
Ale o roślinach jeszcze, za moment jeszcze wrócę. Natomiast słuchajcie, bardzo ważny jest też bardzo dobrze zabezpieczyć nasz sprzęt AGD i lodówka, dlatego że kolejnym, u mnie tego akurat nie było, ale kolejnym wrogiem podczas remontu jest po prostu pył i kurz. Są to tak małe drobinki, że ten kurz, który dostaje się do takiego sprzętu, naprawdę może zaszkodzić. Więc warto jest bardzo solidnie zabezpieczyć sprzęty AGD i sprzęty RTV wszystkie, dlatego że to jest naprawdę bardzo ważne. Ja wiem, że ja się powtarzam być może, ale ten kurz, on dostaje się wszędzie, po prostu jest go wszędzie. Później każda gospodyni domowa czy gospodarz wiedzą, jak sprząta się po remoncie, to praktycznie nie ma rzeczy, której nie trzeba by było wziąć do ręki, umyć, wyczyścić, przetrzeć, bo okazuje się, że wszędzie ten pył i kurz się dostał. Drugim zabezpieczeniem jest też dywany. Wszystkie rzeczy, które możemy wynieść do drugiego pokoju, róbmy to, zwijajmy, wynośmy. Wtedy przed remontem zawsze mamy bardzo dużo pracy. My, gospodarze, mamy dużo pracy, żeby zabezpieczyć nasze mienie. I warto to zrobić solidnie, warto włożyć duży wkład pracy w to, bo to się naprawdę, słuchajcie, opłaca. Po to, żeby ponieść jak najmniejsze straty. Muszę Wam powiedzieć, że dużym wyzwaniem jest zabezpieczenie roślin. Dlatego, że rośliny, tak jak ten fiołek afrykański czy asparagus, to są takie roślinki, które no, po prostu ten pył, ten kurz, sami dobrze wiecie, po prostu jak gdyby wchłaniają. Oczywiście asparagus to możemy dać pod prysznic i się nic nie stanie. Z tego co wiem, niektórzy mówią, że fiołek też można tam raz na jakiś czas pod prysznicem, ale ja jestem zwolennikiem solidnego zabezpieczania takich roślin, żeby ich po prostu nie trzeba było tak mocno później czyścić po takim remoncie. Ja miałam ten komfort, że tutaj było tylko odświeżanie tego mieszkania, czyli pomalowanie tylko sufitu, więc mogłam te wszystkie moje rośliny wynieść do pokoju. Natomiast kwietnik, który tutaj stał, ja zabezpieczyłam folią i muszę Wam powiedzieć, że to wystarczyło. Bardzo dobrze też zabezpieczyłam folią ten żyrandol kryształowy, ponieważ akurat niedawno myłam te wszystkie kryształki, były zdejmowane i ja raz do roku staram się takie kryształki po prostu myć, zdejmować i od nowa układać, dlatego że po prostu no, to jest ciężka praca, więc nie chciałabym tego robić często. I zabezpieczyłam folią solidnie, zabezpieczając tą dobrą taśmą ten żyrandol. Ja Wam pokażę oczywiście, jak wyglądało nasze mieszkanie przed tym, zanim było już posprzątane. Ale jeszcze chciałabym Wam zwrócić uwagę, ponieważ to jest budownictwo, które jest jak gdyby pozyskane, bo to, gdzie ja mieszkam, to były dawne koszary, to jest budynek poniemiecki i tutaj ten sufit był taki dosyć, on nie ma gładzi ten sufit. I też Wam polecam coś takiego jak szukanie odpowiednich farb. Dzisiaj w tej chwili są takie farby, które można położyć na sufit i te farby już nam wygładzają po prostu ten... To stary tyn, który był kładziony na sufit, one były naprawdę niestarannie robione i tak wyglądały mało efektownie. Te ściany też, które mam tutaj bardzo krzywe, no niestety, nie powinnam pewnie tego mówić, ale niestety tak jest i myślę, że wielu z Was no, ma mieszkania, gdzie te ściany wymagają naprawdę dużo dopracowań. Ja wiem, że dzisiaj się już tak nie buduje, ale kiedyś tak się budowało, były to takie czasy, kiedy też w czasach, no nie będę już mówiła jakich, ale
Po prostu te remonty, te budowy były tak troszeczkę robione no, niestarannie, tak to delikatnie nazwę. Ja tutaj kładłam tapetę i ta tapeta też przez przeoczenie fachowców, bo miała być tu listwa, ale potem się okazało, że ściany są tak krzywe, że ta żadna listwa niestety tutaj nie zdałaby egzaminu i ta tapeta była kładziona do samego sufitu. Przy tej okazji, kiedy odnawiałam ten sufit, malowałam, odświeżałam, więc doszłam do wniosku, żeby oszukać oko i tą krzywiznę po prostu jak gdyby zniwelować, to postanowiłam, żeby obniżyć tą tapetę i dzisiaj się tak robi, dzisiaj to wiemy o tym. Ale tak jak mówię, ta tapeta ma trochę lat i ona długo leży i zdecydowaliśmy się na obcięcie, jakby nie wiem, czy tak możesz pokazać tutaj teraz, ale jeżeli nie, to Wam pokażę, że teraz to wygląda zupełnie inaczej i wygląda jakby ta ściana była prosta, jest tu po prostu tylko oszukane oko, bo niestety no, nie wyglądało to dobrze przedtem. Ja pokażę Wam taki fragment filmu, który kręciłam, jak to wyglądało przed i wystarczyło obciąć dosłownie 8 i też myślę, że troszeczkę mogłam więcej obciąć, około 10 cm tej tapety, żeby ten efekt był o wiele, wiele lepszy. Słuchajcie, jeżeli chodzi, no ja te kwiaty to miałam zabezpieczone w ten sposób, że po prostu wyniosłam do sypialni. Też Wam pokażę, jak ta moja sypialnia wyglądała z tymi kwiatami i udało mnie się po prostu jakoś, no te kwiaty nie poniosły żadnych strat. Poza tym to był praktycznie, one były 2 dni tylko w tym pomieszczeniu. Ale tak a propos, to na co powinniśmy być jednak gotowi, jeżeli podejmujemy się nawet remontu, czy nawet tak jak ja zrobiłam tylko odświeżenia tego sufitu, na co musimy być gotowi. Ja sobie, słuchajcie, zrobiłam taką ściągę tych moich przemyśleń, mianowicie remont, słuchajcie, nigdy nie trwa tyle, na ile my go planujemy. Nawet jeżeli robimy coś jeden dzień, to się okazuje, że czasami z różnych powodów ten remont się przeciąga i zamiast jednego dnia mamy już 2 dni albo 3 dni. Różne rzeczy się zdarzają i z tym się musimy zawsze liczyć, że nawet jeżeli fachowiec mówi, że to będzie trwało tydzień, to okazuje się, że zawsze to trwa dłużej. Drugą taką rzecz, na którą musimy być również przygotowani, że remont jest zawsze droższy niż planujemy. Nawet przy najmniejszych malowaniach, na przykład tak jak sufit, to jednak okazało się, że również zleciłam sąsiadowi dodatkowe prace, ponieważ jak już mówię, a jeżeli pan maluje sufit, może pan by jeszcze to pomalował, może tamto. I nawet przy tak drobnym remoncie czy odświeżeniu, jak ja robiłam, również ten remont okazał się ciut droższy, dlatego warto liczyć się z tym, żebyśmy mieli jakieś środki finansowe, a zwłaszcza jeżeli robimy remont, który jest większy. Ja robiłam remont łazienki, który również miałam zaplanowany i to był pierwszy błąd, bo się potem okazało, że on był o wiele, wiele droższy niż ja zakładałam i planowałam. Trzecia rzecz to niespodzianki, jakie, słuchajcie, nas spotykają podczas remontu. Ja miałam to również taką niespodziankę w łazience, bo się okazało, że też trzeba wymienić pewne instalacje, rura tam gdzieś pękła, więc okazało się, że tego, czego nie było widać, w to musiałam dosyć duże pieniądze włożyć, bo też wyszło podczas prac, podczas zbijania pewnych kafelek, wyszły pewne rzeczy i też to musimy się z tym liczyć, że zawsze wychodzą jakieś rzeczy, których się nie spodziewamy i zawsze też musimy mieć na to środki, bo się okazuje, że są jakieś niespodzianki i wymaga od nas to pewnych wymian.
I wtedy musimy się też uzbroić w cierpliwość, a warto, jeżeli już coś robimy, zrobić to bardzo solidnie, od początku do końca. Dlatego, że no, to, co powiedziałam na początku, remonty zawsze są stresujące. Jeszcze taki jeden wniosek mi się nasunął. Tak samo było tutaj, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten sufit, a mówię tylko o malowaniu sufitu, zawsze powinniśmy mieć troszeczkę więcej tych materiałów budowlanych, bo okazuje się, że jak malowałam sufit, wydawało się, że tyle farby wystarczy, ale okazało się, że przy pierwszym malowaniu ten sufit tak dużo farby pił, że musiałam znowu jechać podczas remontu i dokupywać farby. Więc warto się zabezpieczać, zwłaszcza, że może być sytuacja, że akurat będzie weekend albo coś i nie będziemy mogli dokupić tych materiałów budowlanych. Gorzej jest jeszcze, jeżeli mamy kafelki czy inne materiały, które już nie jest tak prosto dokupić jak farbę. Więc zawsze polecam Wam, żebyście kupując jakieś materiały budowlane, zawsze sobie robili jakiś dodatkowy zapas. Ja sobie zdaję sprawę, że to wtedy nam coś zostaje, ale możemy to albo wykorzystać, albo odsprzedać, dlatego że bardzo dużo ludzi również poszukuje później takich kafelek, czy że zabraknie im jedna czy dwie sztuki, więc możemy potem ogłaszać to i możemy takie materiały sprzedawać. Ja mam nadzieję, że tak troszeczkę Wam trochę tych rad, które tylko podczas malowania sufitu mi się tutaj nasunęły, ale ja myślę, że Wy na pewno macie swoje doświadczenia i bardzo bym Was prosiła, żebyście napisali mi w komentarzach, czy te moje rady, porady coś Wam dały i czy Wy również spotkaliście się z takimi różnymi stratami, tak jak ja na przykład tutaj mam ten obraz. Na pewno macie również swoje doświadczenia, które wynikają z Waszych remontów i bardzo by mi było miło, jeżeli byście się podzielili tymi swoimi doświadczeniami w komentarzach. Ja za chwilę Wam pokażę, jak wyglądała moja sypialnia, jak wyglądały moje tutaj wnętrza podczas remontu i przed. Na razie się z Wami żegnam, no ale oczywiście zapraszam Was jeszcze na te filmy krótkie, które zmontowałam podczas trwania tego remontu. Do zobaczenia! Na razie, trzymajcie się, cześć! Teraz widzicie sufit i widzicie tą tapetę, która już jest obcięta. Ona jest obcięta na około 8 cm. Myślę, że bardziej optymalnym byłoby 10 cm. No ale już tak zostało zrobione i wygląda to dosyć dobrze. Jak widzicie, ja nie musiałam tutaj wiele rzeczy wynosić, obrazów zdejmować, czy wiele różnych takich dodatków, które przy normalnym remoncie jednak należy spakować i chronić dodatkowo, więc ja tutaj tylko to okrywałam folią, dlatego żeby po prostu jak będzie kapała farba, to żeby nie zabrudziła i żebym miała jak najmniej sprzątania. Te kanapy czy ławy, to wszystko zostaje, kwietnik również. Ja robię głównie miejsce dla drabiny, żeby była swoboda manewru. W tej chwili zwróćcie uwagę, widać jak ta tapeta była pod sam sufit i jak wygląda teraz, kiedy jest obcięta. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej wygląda obcięty fragment. Teraz jesteśmy w sypialni i ja miałam ten komfort, że nie musiałam odświeżać sypialni i dlatego mogłam wszystkie rośliny przenieść do pokoju i tutaj już one były bezpieczne. Natomiast rzeczywiście największy problem, kiedy robimy duże remonty, to mamy z roślinami. Jeżeli one są jeszcze małe, takie
powiedzmy sobie, mobilne, no to rzeczywiście też jest większa łatwość ochrony takich roślin, bo możemy dać do sąsiada, czy nawet do kilku sąsiadów, możemy dać dla członków rodziny, czy przyjaciół. No, bardzo dobrze jest wtedy, jeżeli remontujemy mieszkanie, no takie rośliny po prostu wynieść, dlatego że kontakt z chemią budowlaną może być dla nich nawet śmiertelnie groźny. No niestety tak jest i to, co Wam wspominałam, ten kurz, to nie są dobre osady zarówno dla nas ludzi, jak i dla roślin. Tutaj ja mam dosyć dużo roślin i moje takie, wiecie, spostrzeżenie, jak ja wniosłam te wszystkie rośliny do tego pokoju, to zobaczyłam, że zrobiło się o wiele ciemniej w tym pokoju. To było też ciekawe, jak dużo światła pochłaniają też rośliny, zacieniają, także zrobiło się rzeczywiście dosyć ciemno w tym pokoju w porównaniu do tego, co było. Tutaj widzicie, w każdy możliwy kąt ustawiłam te rośliny. I na podłodze, i po prostu, i na szafie, jak za chwilę zobaczycie. No oczywiście te rośliny, które stoją tutaj na co dzień, mają się jak najlepiej, bo dla nich warunki się nie zmieniły. Tutaj oczywiście jest choja, która wisi, tak śmiesznie tutaj ustawiłam ją na łóżku. Tutaj z kwietnika jest też zdjęta ta duża zielistka, no ale one będą, te moje wszystkie kwiaty, tutaj dosyć krótko, bo one będą praktycznie dwa dni, myślę, że dwa dni, dlatego że później powolutku będę sprzątać i dopiero jak będzie posprzątane, dobrze wywietrzone to mieszkanie, to wtedy postaram się wprowadzić te kwiaty do tamtego pomieszczenia. Tutaj przygotowałam sobie już miejsce pracy, dlatego że po prostu kiedy sąsiad będzie malował, ja będę wykorzystywała ten czas i będę pracowała. No jak widzicie, tutaj jeszcze w lustrach odbijają się moje piękne cyprysiki. No i oczywiście na szafie również stoi lampa, stoją jeszcze kwiaty. Niektórzy mówią, że rośliny zabierają tlen w sypialni. No muszę Wam powiedzieć, że ja spałam wśród tych roślin i naprawdę czułam się wyśmienicie i nie wiem, czy z powodu zmęczenia, ale spałam doskonale, jak to mówi przysłowie, jak zabita. Także ja mogłabym spać w takiej dżungli i pod względem i estetycznym, i zdrowotnym ja się czułam doskonale. A zwróćcie uwagę, że ta moja sypialnia wcale nie jest taka duża, więc no rzeczywiście tutaj ta dżungla dopiero była taka odczuwalna, że było dosyć dużo roślin. I ja muszę Wam powiedzieć, że ja się czułam komfortowo w tym pomieszczeniu i będąc w tym pomieszczeniu, ja nie odczuwałam tego, że gdzieś jest remont. Teraz idziemy do pokoju, w którym będzie malowany sufit. Jak widzicie, zupełnie wygląda inaczej niż sypialnia. Natomiast tutaj, tak jak Wam wspominałam, ja nie musiałam w taki sposób bardzo mocny chronić te moje meble. Wystarczyło, że położyłam tutaj tylko folię, dlatego że chroniłam głównie te wszystkie przedmioty przed ochlapaniem farbą. Natomiast bardziej skoncentrowałam się na ochronie podłogi, ponieważ tak jak Wam wspominałam, już przenoszenie drabiny może powodować pewne uszkodzenia, więc warto zabezpieczyć podłogę i to bardzo solidnie. Ja mam nadzieję, że ten film Wam pomógł trochę i że te wszystkie moje rady, które tutaj i wnioski, które mi się nasunęły podczas tak drobnego remontu, jakim jest malowanie sufitu, i że pomogą Wam w przyszłości, abyście mogli ponosić jak najmniejsze straty podczas tych remontów i żebyście mogli cieszyć się urodą swoich mieszkań po remoncie, kiedy już posprzątacie i będzie wszystko piękne. Trzymajcie się ciepło, cześć!